Cześć wszystkim. Dzisiaj mamy Dark Angel od firmy Tropic. Kod produktu TXP230A. To chyba była jeszcze jakaś wersja bez A, bo jak ostatnio Achtungi robiliśmy, kręciliśmy, to miały... To był Achtung, a później był FBI. Kod produktu ten sam, tylko że z literką A. Ciekawe, czy te miały wersję bez A. No ale to kategoria F3, 1 gram mieszanki fotobłyskowej na sztukę. C jak najbardziej posiadają, rok produkcji 2018. No i cóż więcej możemy powiedzieć? No, opakowanie bardzo fajne, Dark Angel, jak to się mówi, Dark, ciemny anioł. No chyba tak, w wolnym tłumaczeniu będzie ciemny anioł. Dobra, zobaczymy jak one wyglądają. No, wykonanie całkiem fajne, całkiem przyjemne. Nie najgorsze, gips z jednej, z drugiej strony, żadnego efektu nie mają. Tylko huk. Sądząc po tym, co ostatnio Triplex produkuje, importuje, no to będzie totalna lipa. Będzie totalna lipa. Może tyle garnek podbije, jak mówisz? Tyle? No. Więcej nie. Dobra, bierzemy dwie. I pod garnek. Nawet mocno, nie? No. Co to się stało? To te wychodzi na to, że są lepsze od tych FBI, tych Achtungów. Tych takich Achtungów. No, Achtungi to były trochę przesadę, nie był aż no, tak. No nie, nie, no ale dobra, jak takie. No, ładna pamiątka. Bardzo dużo gipsu. Pozostałości. Za dużo gips. No podobnie. No ale wychodzi na to, że ten Achtung jest... Achtung mówię. Te petardy. To jest w ogóle petarda czy emiter? F3, czyli petarda. Czyli to jest petarda. Dobra. Jedną sobie postawimy. Zobaczyć jak ją rozrywa. Nawet głośna. No a jak się dym? Nawet głośna, bo dzisiaj jest duża wilgotność, troszkę mży deszczek i dlatego tak się dym unosi. No dobra, jeszcze jedną weźmiemy, gdzieś tam daleko rzucimy. Dosyć głośna, nie jest jakaś rewelacyjna. No ale lepiej kupić takie niż te FBI. FBI, nie wiem, tam coś ponad 10 zł, a te nie wiem, też coś ponad 10 zł. No ale tych jest ale więcej. Ale tych jest 10. Więcej, tych tak, 10 sztuk. Jest chyba trochę mocniejsze. No lepsze od Achtunga. Wczoraj wszystkie wystrzelaliśmy, żeby już nie mieć. Mogliśmy zostawić jedną. Mogliśmy zostawić, żeby porównać. No ale Achtung nie mógł sam siebie zniszczyć. A tu jest, może dlatego, no jest tu trochę tego. Twardy korpus. Naprawdę twardy. Dobra, zostawimy sobie z 5 sztuk, tak, żeby gdzieś tam postrzelać. Dobra, jeszcze jedną. Co tu zrobimy z nim tam? Może gdzieś w błoto? O, tam jest błota dużo. Gdzie? Tam. Nie, w błoto to nie. Może tam w piach? Dobra, pójdziemy tam w piach. Nie wyłączaj. Tak, weźmiemy cały statyw i idziemy gdzieś tam w piach ją. Może tutaj jest taki miękki w miarę ten piach. O, tutaj. Dobrze będzie? Dobrze będzie? Dobrze będzie. Tu gdzieś włożymy. Dobrze widać? Halo! Nie dobrze tak, widać. Tak, troszkę trzeba przekręcić. Dobrze, jest, dobrze. Tak? Okej. No może być. Ohoho!
No nie, nie ma tej mocy. No może strzela, ale... Jak to wygląda tutaj? Poleciało na dół. Tutaj mamy taka, aby pozostałości. No nic specjalnego. Nic specjalnego. Takie te petardy. Nic specjalnego. Aczkolwiek na pewno lepsze niż te inne. Na pewno lepsze niż Achtungi, ebole. Bolidy. Nie, bolidy mocno strzelały. Bolidy. Ale niebezpieczne. No, tylko ten gips bardzo twardy. I on latał też z góry, jak się chociażby postawiło, to on latał. Tak, latał. Dobra, Dark Angel. Dajcie znać, co o nich sądzicie, czy strzelaliście z nich, jakie wasze są wrażenia. No takie 5 na 10 można by im było dać. Bo jest przynajmniej więcej niż tych Achtungów czy FBI. FBI to jest totalna lipa. A te no jeszcze jako tako, takie z braku kitu, z braku laku dobry kit, nie? Dobra, nie zapomnijcie, jeśli się podobało. Jeśli nie subskrybujecie, zasubskrybujcie kanał, żeby was nie ominęły najnowsze odcinki. Dzięki wielkie, na razie, cześć!